Witam Państwa. Chciałabym przybliżyć postać nieżyjącego już profesora Józefa Siciaka. Wszak nie był on błażowianinem, bo urodził się w Letce, ale myślę, że możemy go zaliczyć do grona znanych błażowian. Przybliżę Państwu pokrótce jego osobę. Profesor Józef Karol Siciak urodził się 5 lutego 1931 roku we wsi Lecka, położonej nieopodal Błażowej. Po ukończeniu tam szkoły podstawowej naukę kontynuował w gimnazjum właśnie w Błażowej, a następnie w liceum w Kędzierzynie Koźlu. Studia magisterskie w zakresie matematyki odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie rozpoczął pracę jeszcze jako student w 1954 roku. Tam też w 1960 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Pewne zastosowania metody punktów ekstremalnych, której promotorem był profesor Franciszek Leja. W roku akademickim 1960-61 przebywał na Uniwersytecie Stanforda w USA. Habilitował się w 1962 roku, a w 1972 roku został profesorem nadzwyczajnym, zaś w roku 1980 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk matematycznych. Wypromował 18 doktorów, spośród których 11 uzyskało habilitację, w tym 8 tytuł naukowy profesora. Profesor Józef Siciak był jednym z najwybitniejszych matematyków w całej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był autorem ponad 80 prac naukowych, z których wiele wywarło istotny wpływ na współczesną analizę zespoloną. Całe życie aktywnie działał na rzecz krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska matematycznego. W roku 1955 został członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W roku 1980 został wybrany w pierwszych po roku 1968 demokratycznych wyborach władz uczelni w Polsce, dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odmówił jednak przyjęcia tej godności, pragnąc poświęcić się w pełni pracy w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 17 grudnia 2017 roku w wieku 86 zmarł w Krakowie i został pochowany na cmentarzu rakowickim. Dziękuję za uwagę.